Cześć wszystkim! Dawno się tutaj nie widzieliśmy, a w tę sobotę odbywa się etap szkolny Olimpiady Biologicznej. Także stwierdziłam, że nie mogę Was samych zostawić. Planowałam publikować więcej materiałów, ale tak trochę mi to nie wyszło. Zaczęłam właśnie doktorat w piątek, 1 października, także miałam dosyć chaotyczny okres ostatnimi czasy, ale nie zostawiam Was samych. Pracuję nad kilkoma różnymi rzeczami, które nie wiem kiedy wyjdą, może w styczniu, jak dobrze pójdzie. A na razie dzisiaj taki krótki odcinek o obliczeniach biochemicznych. Mam nowy sprzęt, na którym będę rozwiązywać zadania i będę udostępniała Wam ekran, będziecie widzieli, jak rozwiązuję te zadania. Mam wrażenie, że zadania takie obliczeniowe, w sensie jest jakieś zadanie i trzeba coś policzyć i wtedy są liczby, które musicie wybrać odpowiedź. Często przerażają ludzi, no bo to jest olimpiada biologiczna, tak? A nie jakaś fizyka, chemia, matematyka, cokolwiek. A tak naprawdę one są bardzo proste i chciałabym nam to pokazać i zrobiłam sobie różne, przeróżne zadanka, które są właśnie tymi obliczeniami i pokażę Wam, jak je rozwiązać. To są bardzo różne dziedziny, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, jakie byście chcieli jakieś kolejne materiały. To postaram się też takie przygotować. A jeżeli jesteście nowi, to cześć, jestem Ola, skończyłam biochemię na Oxfordzie, mam tytuł magistra biochemii i teraz robię doktorat z raka, a sama jestem dwukrotną laureatką Olimpiady Biologicznej i medalistką Olimpiady Międzynarodowej. No ale już nie przedłużając, zaczynajmy od rozwiązywania naszych zadanek. No dobrze, to jakby udało mi się uruchomić nagrywanie ekranu, mam nadzieję. Dobrze, to zacznijmy od pierwszego zadanka. Mamy tutaj bardzo proste bufory i musimy sobie zrobić pewne obliczenia. Takie zadania są naprawdę bardzo proste, zaraz Wam pokażę. Tu są tylko dwa wzory, które musicie umieć. Pierwszy wzór to na ilość moli, to jest masa przez masę molową oraz natężenie. To jest N przez V, liczbę moli przez objętość. Dobra, zacznijmy od naszego TRIS, który ma być 250 mmol, tak? Czyli tak. Zaczynamy od tego. 250 mmol i musimy wiedzieć, jaką będziemy potrzebowali masę w 10 litrach. Dobra. Stężenie M, takie duże, to oznacza mol na litr. Albo litr to jest też decymetr sześcienny, tak? Czyli 250 mmol to jest 250 razy 10 do minus 3, bo to jest mili, tak jak milimetr. Mol na litr to jest 0,25 mol na litr. Z tego wynika w 10 litrach będzie 2,5 moli, tak? Teraz 2,5 moli. Wiemy, żeby mieć m małe, to będzie n razy duże m, czyli masa to będzie 2,5 razy masa molowa trisu, czyli 121,14. 121,14. A sobie obliczmy. 2,5 razy 121. 302. Wspaniale. To nam wychodzi 302. Czyli wiemy, że już na pewno nie jest to odpowiedź A, nie jest to odpowiedź B, nie jest to odpowiedź E. Czyli została nam tylko C i D, więc w sumie możemy tylko policzyć SDS na przykład. To patrzymy teraz, jaki mamy SDS. SDS jest 1%, a masa molowa SDS jest 2,88. Dobrze. To teraz to oddzielimy. Liczymy sobie SDS. Jak coś jest 1%, to znaczy, że to jest na przykład stężenie roztwór cukru 1%, to jest 1 gram cukru w 100 ml, 1 kg w 100 litrach, tak? Więc to jest 1%. Albo się mówi mass by volume, czyli jakby masy w objętości, albo volume by volume. Gęstość wody się przybliża 1, także jakby zakładamy, że 100 ml wody waży 100 gram, także tutaj zazwyczaj się po prostu mówi, że to jest procent wagi. Więc jeżeli jest 10 litrów, to jest, no to coś takiego waży nam 10 kg, tak? 1 litr wody waży 1 kg. Czyli 0,01 razy 10 kg. No to wychodzi nam 0,1 kg. Kilogram to jest 1000 gramów.
Czyli 0,1 kg to jest 100 gramów. Czyli już z tego wiemy, że jest to odpowiedź D. A ponieważ wiemy, że musi być 302 gramów trisu i wiemy, że musi być 100 gramów SDS. Czyli już mamy odpowiednie zadanie. Jak widzicie, wcale nie było takie trudne. Dobra, lecimy dalej z tym koksem. Teraz mamy tak. Ekolodzy mieli za zadanie oszacowanie wielkości populacji ryb zamieszkującej niewielkie jezioro. W tym celu złowili 100 ryb, oznaczyli, wypuścili z powrotem do jeziora. Po tygodniu ponownie wyłowili 100 ryb, wśród których było 20 oznaczonych. W takiej sytuacji wiemy, że to złapane najpierw 100 ryb, które było oznaczone, to jest jakiś ułamek populacji, tak? I teraz wypuściliśmy te ryby z powrotem, patrzymy po kilku, jakimś tam czasie, jaki procent ryb był oznaczony. I to znaczy, że to 100, które złapaliśmy, stanowi taki procent całej populacji, tak? Czyli jeżeli złapaliśmy 100 ryb za drugim razem i 20 było oznaczonych, to 100 oznaczonych to jest jednoznaczne z 20% populacji. Bo zakładamy, że przez ten czas one się wszystkie wymieszały i patrzymy, jaki procent populacji stanowi. Czyli skoro 100 oznaczonych stanowi 1/5 populacji, tak? To cała populacja to jest 5 razy 100. To mamy 500. Czyli tutaj mamy naszą odpowiedź B. 500. Super. Lecimy dalej. Dobra. Mamy teraz takie zadanie, które jest trochę analizy tekstu. Na pobieranie wody przez rośliny wpływa dostępność wody glebowej. Bla, bla, bla. To jest całkiem nieistotny tekst. Możemy przeczytać, co za tym idzie, intensywność transpiracji zależnie tylko od dostępności wody i panujących warunków. Ale wziąć sumę porów, jak nabytyka woda, przygotowane dwa zestawy, siewki kukurydzy, jeden zestaw z roślin pozbawioną korzeni. To jest ważne. Jeden zestaw roślin pozbawioną korzeni, drugi z nieuszkodzonym systemem korzeniowym. Dobra. No i mamy tutaj podane różne wartości. Jak potrzebujecie sobie przeczytać na spokojnie zadanie, to pozwólcie sobie filmik. Przeczytajcie na spokojnie. No i policzymy sobie tę wartość T. Dla zestawu A. Dobrze, zestaw A. Jaka jest wartość T? To mamy masa początkowa 54,23. Masa układu po czasie 50,23 przez świeża masa 2, a czas była 1 godzina. Tak? To się równa. Zrobię, żeby się łatwo liczyło. 4 na 2 to się równa 2. Dobrze, roślinka B to mamy 57 i 1 minus 49 przez 2. To na górze mamy 8 i 1 na 2. To się równa 4,05. Tak, w tych tam jednostkach, jakie tam są. Teraz, która roślina ma uszkodzony system korzeniowy? To patrzymy na to w ten sposób. Która roślina straciła więcej wody? Jeżeli mamy korzenie, no to pobieramy trochę wody, trochę tracimy. Jeżeli tych korzeni nie mamy, no to tracimy więcej wody, nie jesteśmy w stanie uzupełnić. Tak, transpiracja, ogólnie aparaty szperkowe będą otwarte, musimy mieć też, wiecie, wymianę gazów, musimy mieć możliwość dostarczenia dwutlenku węgla do tego, żeby mogła zachodzić fotosynteza. Dlatego w tej sytuacji roślina, która nie posiada korzeni, i tak będzie traciła wodę. Czyli która roślina straciła więcej wody? Roślina B, ma ona wyższą intensywność transpiracji. No i to jest roślina, która nie mogła uzupełnić tej wody, którą traci przez transpirację, poprzez pobieranie jej przez korzenie, ponieważ mu uszkodzone korzenie. Dlatego to roślina B jest naszą rośliną, która ma uszkodzone korzenie. Dobrze, super. Lecimy dalej. Prawo Hardiego Weinberga. Ja nagrałam filmik oddzielny o prawie Hardiego Weinberga. Jego jakość jest, powiedziałabym, jeżeli chodzi o jakość nagrania, umiarkowana, ale jakość merytoryczna jest 10 na 10, także bardzo go Wam polecam, jeżeli nie przeszkadza Wam złe oświetlenie, nad którym cały czas staram się pracować. Także tutaj sobie właśnie zrobimy zadanko takie, jeżeli nie znacie prawa Hardiego Weinberga, no to koniecznie zobaczcie ten filmik, a jeżeli już go oglądaliście, no to ze mną zajmiemy się zadankiem.
Galaktozemia jest genetycznie uwarunkowanym zaburzeniem metabolizmu. Gromadzeniem galaktozy, metabolitów. Częstość alelu warunkującego tę postać galaktozemii wynosi 0,05. Dobrze. Korzystając z prawa Hardiego-Weinberga, określa prawdopodobieństwo bycia nosicielem alelu warunkującego galaktozemię. No więc wiemy, że P plus P kwadrat plus 2PQ plus Q kwadrat równa się 1. Teraz znamy, wiemy, że Q to jest 0,005. I w takim razie wiemy, że P plus Q też się równa 1. Czyli wiemy, że P to jest 0,995. Tego zadanie trzecie będzie 2PQ. To się równa 2 razy 0,05. Jeszcze jedno 0. Razy 0,995. Liczymy sobie to pięknie. 2 razy 0,005 razy 0,995. Wychodzi nam 0,995. To się równa 0. Gdzie tam było? 0,995. 0,995. Czyli w procentach, i to teraz będzie razy 100%, to wychodzi nam 0,995%, czyli to wychodzi nam odpowiedź B, 0,99%. Korzystając z prawa Hardiego-Weinberga, określ częstość występowania galaktozemii w populacji, no to potrzebujemy policzyć Q kwadrat, P kwadrat, sama się gubię, widzicie. Musimy policzyć Q kwadrat, czyli jak często będzie nasza homozygota recesywna. To się równa 0,005 do kwadratu. To ja Wam mogę już powiedzieć, że to jest, no bo to jest jakby 5 razy 10 do minus 3 do kwadratu, więc to jest 25 razy 10 do minus 6. No i to musimy teraz, mamy częstość tego, musimy zobaczyć teraz, które, jaki to by był ułamek, czyli tak, 1 na 4000, to wiem, że 1 czwarta będzie 25, więc to będzie albo 1 na 4000, albo 1 na 40 000, bo musi nam wyjść 25, tak? Czyli to by było 1 czwarta razy 10 do minus 3, czyli 0,25 razy 10 do minus 3. A to by była 1, 40, raz, 2, 3. To jest 1 czwarta razy 10 do minus czwartej. To jest 0,25 razy 10 do minus czwartej. W tej sytuacji to jest 0,25 razy 10 do minus czwartej. Czyli jest to odpowiedź D. Mam jeszcze kilka zadań, które myślałam, że może zrobimy, ale ten filmik się już robi całkiem długi. Także może mi po prostu dajcie znać, czy chcielibyście, żebym nagrała drugą część rozwiązywania takich zadanek. Mam tutaj ich jeszcze kilka i jeśli tak, to postaram się taki filmik nagrać. A tymczasem bardzo mocno trzymam za Was kciuki w sobotę i mam nadzieję do zobaczenia bardzo niedługo.